Kalifornii, patrzcie jaki widok cudowny. Wow. Numer 10, czyli Estonia. Jest znak. Właśnie wjechaliśmy. Tutaj nie trzeba winieć w tym kraju, chwała Bogu. To jedziemy dalej. Drogi, zobaczcie, są piękniejsze niż Łotewska autostrada. Niewiarygodne. No. Oh my god! A co to? Morze! Nad morze jedziemy. Ale pięknie. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Fantastycznie. Jesteśmy na cudownej plaży, gdzie nie ma kompletnie nikogo. To nawet nie jest plaża, tylko to jest kawałek landu, kawałek ziemi, na której jest, dotyka morze bałtyckie. Jest cudownie. Landu. Jesteśmy tylko my. Kawałek landu. Nie ma tu nawet miejsca do pływania, bo po prostu wszystko jest do pływania. Szanowni Państwo, oto pierwszy dzień nagrzewania prysznicowej wody, ponieważ jutro się będę tutaj opryskiwał. Rolnicy pomyślą, jak tu przyjdą, zobaczą, że cholera, przyjechali jacyś geolodzy psikać. Dzisiaj mieliśmy dzień bez kamery. Poszliśmy zwiedzać... Jak się nazywa ta miejscowość? Parnawa. Parnawa. Poszliśmy zwiedzać Parnawę. To jest taki najbardziej znany kurort w Estonii. I nie wzięliśmy kamery ze sobą celowo, żeby po prostu sobie odpocząć od vlogowania. Pojechaliśmy nad morze, jesteśmy w takim miejscu, gdzie kompletnie nie ma żadnych ludzi. To jest koniec świata. Znaczy koniec jakiegoś estońskiego takiego cypelka. Jest jeden budynek, taka stodoła drewniana, nie wiem czy ktoś tam mieszka, czy ktoś tam prowadzi gospodarstwo. Natomiast dookoła nas nie ma kompletnie nikogo. I będziemy robić grilla. A od kolegów z Warszawy, których poznaliśmy na Mazurach, dowiedzieliśmy się, jak robić przepyszne, fantastyczne ziemniaczki z grilla. Także dzisiaj wam pokażę ten, zdradzę wam ten przepis na sukces, na przepyszny, cudowny ziemniak z grilla. Do przygotowania cudownych ziemniaków z grilla potrzebujemy ziemniaków. Musimy je pokroić. Bierzemy ziemniaka i nakrajamy go. Proszę bardzo, podnacinany. To bierzemy folię. Kładziemy ziemniaczka na środek. Posypujemy przyprawą do byle czego. Przyprawa do byle czego. Żart sytuacyjny. Wziął się z tego, że zapytaliśmy naszego kolegę Roberta, jak robi te pyszne ziemniaki. I on powiedział, że trzeba wziąć ziemniaka, przekroić, zawinąć sreberko i posypać przyprawą do byle czego. Czyli chodziło po prostu byle jaką przyprawę. W domyśle chodziło po prostu najzwyklejszą przyprawę do grilla. Takiego ziemniaka kładziemy na grilla. Tak wygląda efekt końcowy przed podaniem na grilla. Jak już mamy dobrze rozgrzane, to co robimy? Rozgrzebujemy to. Wrzucamy tu ziemniaki. Yummy! Prawdopodobnie gotowy. Nie jest on zwęglony z tej strony, ale jest on mięciutki. Niam, niam. Tasty. Natomiast tutaj jest jeszcze niedobre. Potrzebne do tego jest masło. Auć. Kluczem jest, by przewracać je od czasu do czasu. Tak. Nie zapomnieć. Kluczem jest nie zapomnieć. Tak, one są spalone. Część jest spalona, ale będzie dobra. 2 godziny później nasze ziemniaczki są gotowe i przepyszne. Wystarczy je wyjąć z ogniska, dodać masła, poczekać chwilę i zjeść. Są fenomenalne. Uwaga, bo gorące. Dobra.
Jesteśmy właśnie w Estonii. Dzisiaj zwiedzamy miejsca, które polecił mi mój kolega, którego poznałam na Camino. Aleks jest Estończykiem i zapytałam go przed wyjazdem, co moglibyśmy zobaczyć. I polecił nam kilka fajnych miejscówek w okolicach Tallina. Teraz właśnie jesteśmy w pierwszej z nich. Jesteśmy w miejscowości Padise. Znajdują się tutaj ruiny klasztoru cysterskiego z końcówki XIV wieku. Chodźcie, zobaczcie z nami. Najpierw był to klasztor. Potem w XVI wieku zamienili go na twierdzę, kiedy przestał już spełniać funkcję miejsca kultu. A w tym momencie jest tam klasztor, muzeum. Także można tam wejść i wtedy się dowiedzieć o historii tego miejsca. Kasia? Kasia? Mam cię! Uciekajmy z tego zamku, klasztoru. Dokąd? Do samochodu. Dobra! Uciekaj! Jest to najlepsza atrakcja, jest to najlepszy zamek ruiny starej budowli, na jakiej byłem w życiu. Ja też. Bo nie ma tu żadnych zakazów. Można sobie biegać, gdzie się chce, zwiedzać, dotykać. Nie ma tu żadnych zakazów, jest to cudowne i fantastyczne. Kto jest na Estonii, będzie w Estonii, musi tu przyjechać, koniecznie. To jest to coś, co było widać z zamku, ta kopułka. To jest stare, opuszczone więzienie i próbujemy się do niego dostać. Łukasz znalazł inne wejście. Jesteśmy na terenie kopalni odkrywkowej, którą polecił nam Aleks, kolega Kaśki. Jest to już nieczynna kopalnia. Brama główna była zamknięta, więc pozwoliliśmy sobie przeskoczyć przez bramę. Przez tamten mur przeskoczyliśmy. A wygląda to, moi drodzy, tak. Tutaj jak widzicie, są tereny po opuszczonej kopalni. Budynki po opuszczonej kopalni. Tu jest powstało wielkie jezioro. Niesamowite. Niesamowita ilość ziemi tu została wydrążona. A tam... A tam jest więzienie. Opuszczone. Tam jest opuszczone więzienie. No, sceneria perfekcyjna dla jakiegoś horroru albo filmu akcji.
kopalni i teren byłego więzienia zrobiły na nas olbrzymie wrażenie, po prostu wow. Bardzo fajna jest ta Estonia, mają fantastyczne drogi, jak na taki mały kraj. No bez porównania z Łotwą i z Litwą. To jest totalny dramat. A coś ciekawe, no, bardzo mało zabudowań. Mam wrażenie, że od 2 dni jeździmy przez lasy. Cały czas są pola i lasy. Głównie lasy. Teraz akurat jesteśmy w jakimś popegeerowskim terenie, gdzie są jakieś takie opuszczone stare fabryki. Widać, że tutaj są jakieś gospodarstwa. Były, bo już są zarośnięte. Fajne wrażenie, taki spokojny kraj. Fajnie. Teraz jedziemy zobaczyć kolejną atrakcję, jaką jest opuszczony samolot. Jesteś na miejscu. Okej. Słuchajcie, jestem po prostu w szoku. Wszystko jest po rosyjsku oczywiście, bo to jest chyba rosyjski samolot. Chyba? Nie wiem, no bo jest w Estonii, nie? Przeogromna ilość przycisków. Obrotowy fotel. Widok całkiem. Tu jest jeszcze więcej zegarów. Kiedyś nie było autopilota chyba. Myślę, że jakby Edyta Bartosiewicz weszła tutaj, to by od razu zaśpiewała swoją ulubioną piosenkę. Szanowni Państwo, witam serdecznie na pokładzie linii podróżniczych Podróżowanie. Proszę zacząć miejsca. Zaraz stewardesa przyniesie drinki zimne. Do wyboru do koloru, ze słomką, z palemką. Przewidujemy bardzo dobrą pogodę na zewnątrz. Lecimy do Tallina, stolicy Estonii. Ze mną na pokładzie jest drugi pilot, Katarzyna. Witam serdecznie, pani Katarzyno. Spasiba. Spasiba. Pani Katarina jest z Rosji. Katarina. A pilot to jest ja, Łukasz, którego znacie i podziwiacie od dawna. Zatem podchodzimy do startu. Uwaga. 3, 2, 1. Z tyłu ten samolot ma taką malusieńką kabinę zamykaną. Tutaj nie wiem, co było możliwe, że jakiś karabin, a tam widać naszego vana. Kabina była nie dość, że malutka, też zamykana jakąś takim szczelnym włazem. A tam jest Kasia. Słuchajcie, jak będziecie w Estonii, to musicie koniecznie tu przyjechać. To jest nie do opisania doświadczenie. W życiu nie miałem okazji siedzieć w samolocie, który jest no, pozostawiony na środku pola. Wszystkie przyciski, wszystko tam jeszcze jest. Koszt to jest 1 euro, więc to nie jest dużo pieniędzy, a warto. Adres tego miejsca Wam oczywiście damy w podpisie pod tym filmem. Warto, naprawdę super to było, fantastyczne. Bum! Co za odcinek! Najpierw opuszczony klasztor cystersów, później opuszczona ta kopalnia i więzienie. Teraz ten samolot. Mi się wydaje, że musimy troszeczkę te emocje uspokoić, więc teraz Was zapraszamy, pokażemy Wam na sam koniec fantastyczne odkrycie, jakim są szumiące w oddali wodospady. Zobaczcie to na własne oczy. To są te wodospady. Thank you.